Cześć, witamy Was w takim króciutkim filmie, w którym chcemy skomentować Wasze komentarze, które ukazują się od pewnego czasu na naszych filmach. I nie możemy z Andrzejem, wiecie, jednej rzeczy zrozumieć. Czym się różni ryba złowiona na łowisku PZW, które wielu z Was mówi, że jest lepszą rybą, od ryby złowionej na wodzie innego stowarzyszenia? Bo i stowarzyszenie PZW, i stowarzyszenie, do którego my również należymy oprócz PZW, są stowarzyszeniami, które powstały na tej samej ustawie o stowarzyszeniach. Czym ta ryba się różni od dawnych wód nazywanych zerowymi, czyli wód, które oficjalnie nikt jeszcze nie oznakował, że są wodami i kto jest ich właścicielem, jak również od łowisk komercyjnych? My żadnej różnicy nie widzimy w tym. Dokładnie. Tutaj dla tych wszystkich, którzy cały czas uważają, że my łowimy na wodach komercyjnych. Nie. Nie łowimy na wodach komercyjnych. Łowimy na wodach, żeby to dobrze i wyraźnie wybrzmiało. Na wodach PZW i stowarzyszenia. Stowarzyszenia, w którym też jesteśmy. Także to nie są wody komercyjne. Na naszych wodach możemy też ryby zabierać. Już kiedyś mówiliśmy o tym filmie. Przypomnę, że 75 sztuk można. Tak, ile tych ryb możemy zabrać. Także nie jest to komercja. Tu możemy też sobie połowić i jeżeli chcemy jakąś rybkę, to możemy ją ze sobą zabrać, żeby to wybrzmiało wyraźnie. I słuchajcie, Nie hejtujmy się nawzajem, bo powiem Wam, z naszej strony nie znajdziecie nigdzie takiego komentarza i zapisu, że my kogokolwiek krytykujemy, czy, że ktoś nie zabiera ryb, czy zabiera ryby, czy łowi na takim łowisku, czy na innym. Po prostu jesteśmy wędkarzami. My wychodzimy z założenia, że każdy wędkuje tam, gdzie ma ochotę i gdzie mu to sprawia przyjemność. I to jest chyba najważniejsze w tym naszej całym hobby, abyśmy wędkowali, łowili rybki i mile spędzali czas. To nie jest ważne, co to jest za woda i gdzie. A to, że łowimy na różnych łowiskach i pokazujemy Wam te filmy, nawet tutaj z naszego stowarzyszenia i no tak jest. Jest tak, że po prostu na tym naszym stowarzyszeniu, na tych naszych wodach łowimy więcej. No daje to do myślenia. Daje to do myślenia. Cóż więcej Wam powiedzieć? Sami widzicie to w filmach, jak to wygląda. Zresztą każdy z Was ma doświadczenie i wie, nie można powiedzieć, że są łowiska PZW, tak zwane no kill, czy złów i wypuść, czy w jakiś inny sposób oznakowane odcinki rzeczne, gdzie nie wolno, lub opisane, że nie wolno zabierać ryb. Wiadomo, że na takich odcinkach tych ryb będzie więcej niż na otwartych wodach, że tak w cudzysłowie powiem, Polskiego Związku Wędkarskiego. To nie wynika z tego tylko, że PZW słabo zarybia. Bo powiecie, nie jestem sympatykiem tak mocnym, że zawsze mówię tylko pozytywnie o PZW. Staram się mówić obiektywnie o tym, co jest. Moim zdaniem powiem Wam tak. Nasi koledzy z jednego z łowisk z naszego miasta po prostu realizują pewny pomysł, który mi się podoba. Zarybiają od 3 lat po prostu łowisko kroczkiem. I jak 3 lata temu w czasie zawodów, czy federowych, spławikowych, czy gruntowych, czy jakikolwiek, czy spinningowych, bardzo mało rybek łowili, tak teraz po 3 latach tego zarybiania okazuje się, że ta rybka się po prostu pokazuje. Można złowić, można się pobawić. I jest to po prostu inaczej. I tam ludzie zabierają te rybki. Ale również dają im czas na to, żeby one po prostu podrosły i nas cieszyły. Nie tylko nas, bo jeszcze moment i nas nie będzie. I idą następne pokolenia, żeby oni też mogli coś połowić. Żebyśmy nie żyli wspomnieniami tylko naszych dziadków. W naszym wypadku, ja powiem tak, jak zaczynałem z dziadkiem chodzić na ryby. Chodzi o to, żeby one po prostu były. A mogą być tylko przy normalnej, racjonalnej gospodarce. To nie może być taka sytuacja tak jak teraz, że jest tajemnicą, kto kiedy i ile zarybił i za jaką sumę. Jak nie pokombinujesz, to się nie dowiesz, bo wszystko jest tak poutajniane, że to jest nieprawdopodobne. Nie znam drugiego stowarzyszenia, w którym płacę pieniądze i ja nie wiem, na co one są wydawane.
Żeby to było aż taką tajemnicą po prostu. To jest coś nie do pomyślenia. No niestety, ale tak jest. I z tym się nie możemy po prostu pogodzić. Dlaczego tych pieniędzy jest w porównaniu do lat poprzednich, mówię, chodzi mi o procenty, o całej składki, załóżmy 100%, dlaczego tylko zarabiane jest w granicach 25-30%? Tak jest przynajmniej w moim okręgu. Nieraz tam przekoczą cię do 32, bo ja robię takie coroczne analizy i czekam. Powiem wam, no jest połowa marca, oni jeszcze nie publikowali całkowite zarybienie. Ja nie mówię o poszczególne łowiska, tylko po prostu o całkowite zarybienie. Za jaką sumę i ile wpuszczono poszczególnych gatunków ryb. No powiem wam, rok minął i 90 dni jest za mało, żeby po prostu to policzyć. To jest po prostu niezrozumiałe dla mnie. Nie chcę przeciągać tego tematu. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Kończymy. I obyśmy po prostu wreszcie łowili w łowiskach, w których po prostu jest ryba, nie? Nie musi być wielka, nie musi być jej dużo, ale żebyśmy po prostu mogli siąść i coś połowić. Bo to, co się zaczyna dziać, jest, nie wiem jak u was, ale u nas jest po prostu słabo. Koledzy moi po raz pierwszy zeszli z lodu w zimie bez ryby. Nawet nie mogli złowić płotki ani wzdęgi. To już o czymś po prostu świadczy. A ryba jest tam jakaś, tylko że jej już jest naprawdę tak mało. Bo jest małe zarybienia, zabieramy matecznik, trzeba powiedzieć, ryby, które mogłyby dawać następne rybki. Bo wiadomo, że tak jest świat stworzony, że ktoś musi dać potomstwo. A jak my je zabieramy, jak my to popularnie mówimy, z Andrzejem rodziców, no to skąd te dzieci się mają wziąć? Już powiemy tak bardzo ordynarnie, ale tak to wygląda. Na tym kończę i trzymajcie się. I naprawdę zastanówcie się, zanim napiszecie komentarz. Ja stosuję prostą zasadę. Jeżeli coś mi się nie podoba, to tego po prostu nie komentuję. Niech żyje swoim życiem. Każdy z nas ma rozum i rozumie, co jest. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.